Witam Was serdecznie w kąciku kulinarnym. Zapraszam Was dzisiaj do ugotowania bardzo wiosennej zupy, zupy koperkowej. Mam tu już obrane ziemniaki. Tutaj się już woda gotuje, więc ziemniaki mam drobno pokrojone. Uwielbiam drobno pokrojone ziemniaki, ponieważ pamiętam jeszcze takie zupy, jak jeździliśmy na czasy z zakładu, że były po prostu ziemniaki dzielone na cztery. Dlatego ja bardzo, bardzo mocno lubię takie właśnie ziemniaczki drobno pokrojone. Wkładam tutaj już do wody. Przygotowałam również pietruszkę. Korzeń pietruszki na tarce starty. Tutaj mam marchewkę, którą do końca zetrę. I jeszcze mam koperek. Szukajcie koperku takiego z działki swojej, który pachnie prześlicznie koperkiem, bo nie każdy koperek pachnie. Nasza zupa ma pachnieć koperkiem i ma nam dobrze smakować. To są nasze wiosenne rzeczy. Obolki z tego koperku wrzucam. Mam tutaj wszystko spięte białą niteczką. Da nam to taki bardziej intensywny smak. Koperek wrzucę później, na koniec. Tutaj pietruszkę wrzucę. Przygotujcie sobie też pietruszkę, matkę pietruszki. I marchewę startą do tego. Myślę, że całość wrzucę. Wkładam przyprawy, czyli sypię sól, pieprz. Moje zupy zawsze są z liściem laurowym, czyli wrzucam liście laurowe. Kochani, zupa bardzo prosta, do wykonania przez każdą osobę. Przykrywam i mam pół godziny spokoju, dopóki nie ugotują mi się warzywa i ziemniaczki. Na razie, do zobaczenia. Jesteśmy w trakcie gotowania zupy koperkowej. Nasza zupa koperkowa oczywiście jest zrobiona na niedzielnym rosole, który nam pozostał. Przypominam, że wrzuciłam drobno pokrojone ziemniaki, startą marchewkę i startą pietruszkę, liście laurowe, sól, pieprz. I pamiętajcie, żeby tych ogonków z tego koperka nie wyrzucać, ponieważ tutaj jest zwinięty nasz koperek i teraz już go wyłowię, żeby się pozbyć właśnie tych łodyg. To wyrzucimy. Przygotowałam również szklankę dobrej śmietany. Pamiętajcie, że szukajcie jak najlepszej śmietany takiej, no bez tych zamiastników dodatkowych. Ja mam śmietanę naturalną. Udało mi się znaleźć w naszych sklepach, więc zalewam zupę śmietaną. Ja zastosowałam zupę 18. Wcześniej do mojej śmietany dodałam gorącej zupy, żeby nie powstały mi krupki. Teraz dokładam drobno posiekany koperek. Chwilkę, cały pęczek, można dwa pęczki, zależy. I zobaczcie, zupa już jest gotowa. I teraz zostaje mi tylko zagotować za 2-3 minutki i będę podawać na talerz. Także ja Wam życzę smacznego. Zapraszam Was do ugotowania takiej zupy. Na pewno Wam posmakuje. Do zobaczenia.